Hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Galek z tej strony i zapraszam do kontynuacji naszej gry Uncharted 4 Kres Złodzieja. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Zapraszam do rozgrywki. Szkocka katedra. Dziwne miejsce na zakopanie skarbu. No, w sumie nie. Zanim Avery tu dopłynął, to miejsce było od dawna opuszczone. Chyba masz rację. Wyznaczono dużą nagrodę za jego głowę, więc mógł się ukryć. To co się stało pomiędzy tobą a Rafem? Miałem go już dość i on mnie chyba też. Nie mogłem sobie poradzić z twoją śmiercią i jego ciągłą frustracją. A jestem pewny, że był gotów mnie zabić, gdybym nie odszedł. Patrzcie, ślady nawet zostawiamy. Dopracowana jest, widzę, gra. Sam posłuchaj. Jest bezlitosny. Jeszcze bardziej niż wtedy, gdy z nim pracowałem. Tutaj zobaczmy. Słyszałem różne historie. Ale nie da się zejść. Tu już jest przepaść. Ale tu jest jakaś ta pustynia. Znaczy ta. O, patrzcie. O katedrze? Zbadajmy. Chciałbym obrócić to z lewym altem. A, w ten sposób. Dobrze. Dzik z brązu. No to fajny dzik z brązu. Wspomnienia są trochę zamazane. Coś mamy, nie. Dobra, wracamy. Ten dźwig, ładunki. Kradzież krzyża chyba trochę zdenerwowała naszego Rafa. Odrobinę. Avery musiał być w szoku, gdy przyjechał tu po latach spędzonych w tropikach. Wydaje mi się, że wiem, co czuł. Racja, przecież siedziałeś w więzieniu. Właśnie, nie masz pojęcia, jak tęskniłem za zimnem. O! W dobrym momencie, żeśmy się zatrzymali. No nic, lecimy dalej. Ktoś tu jest wielkim fanem wybuchów. A no właśnie. Albo jest mocno zdesperowany. Tu mamy jakąś ścieżkę? Nie, to nie jest ścieżka. To jest po prostu śnieg. Idźmy może za tym samym, bo nie bardzo wiem, gdzie my mamy zdążać, powiem szczerze. Tutaj? No nie wiem. Ale chyba za bardzo nie mamy gdzie. Tutaj mamy jakąś skałkę. Tylko, że tu nigdzie już dalej się nie przedostaniemy. No i gdzie dalej? Jesteśmy wysoko. Owszem, musimy znaleźć inną drogę. Ale ładne krajobrazy. Przyznacie chyba to sami. Oj! Nie! To był zły pomysł. Ugh!
Może tędy zejdziemy? O! Możemy użyć tego. O, masz rację. Czyli co, możemy się opuścić tędy chyba, tak? Jak rozumiem. No i jesteśmy. Co to do cholery? Sprzęt do kopania. Shoreline? Patrz. Myślałem, że są przy katedrze. O cholera, padli! Braci! Nasz oko! Dobra, żyjemy. Ale motyw. Was też było miło poznać, Shoreline. Chyba się nas spodziewali. I wygląda na to, że szukają z dala od katedry. To znaczy, że musimy jak najszybciej pobiec na cmentarz. Właśnie. Ale jeszcze tutaj się rozejrzyjmy, bo może coś jeszcze się uda znaleźć. Dlaczego nie szukaliście poza katedrą? No, szukaliśmy trochę, ale to tak wielkie miejsce, że przypominało to raczej szukanie igły w stogu siana. No, na przykład przy pomocy dynamitu. Myślisz, że znajdziemy nagrobek z napisem "Tu leży Henry Avery, ukochany syn i słynny pirat"? Wątpię. Chyba nie zadawałby sobie tyle trudu tylko po to, żeby jego imię wykuto w kamieniu. Czekajcie, tu jeszcze jakaś chyba droga jest, z tego co widzę. Gdzie się naprowadzi, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. Nie. Tu nic nie ma. Gdzie sam? A, jest. Co to za miejsce? Mniejsi mieli kilka kwater mieszkalnych. Główna jest oczywiście na cmentarzu. Doskonałe miejsce. Znowu sprzęt Shoreline. No, ale ich tu nie ma. Jak otworzymy te drzwi? Możemy to pchać. A, chyba wiem, co możemy z tym zrobić już. Oczywiście. Dobra. Nie tak. Chciałem przez to przejść, przez bramę, ale widzę, chyba to nie ten... Nie ten patent. Zaraz, jeszcze raz. Zaraz, nie. Weź to, chwyć. Ciągnijmy to. Tutaj się wdrapiemy po tym czymś. No nie mogę tym nakręcić za bardzo, ale wystarczy chyba. O właśnie, o to chodziło. No dawaj sam, za mną. Tutaj może coś mamy? Niestety nic. Tym razem. O, tutaj za to coś jest.
Co według ciebie... Tak? Dynamit. Hej, ostrożnie z tym, dobra? No nie, anulujemy rzut. Nie będziemy tego testować. Chociaż może, czekajcie. Hej, otworzyłem drzwi! To było... głośne. Udało się. Mam nadzieję, że nas nie usłyszeli. Może hałas wtopi się w pozostałe eksplozje. Weźmy kolejny. Więcej wziąć niż jeden nie możemy niestety, szkoda. Bo można by było... Możemy chyba przejść przez dach. Aha, ten. Za wysoko, żeby wskoczyć. Ej, użyjmy tej żółtej skrzyni. O jakiej żółtej skrzyni on mówi? O tamtej żółtej skrzyni? A jak ją niby mam tam zataszczyć? Aha, chyba już wiem jak. Trzeba te drzwi rozwalić tak samo. No i proszę. A macie drzwi. Nieźle ci to wychodzi. Przez tyle lat wysadziłem masę rzeczy. Ej, możemy tego użyć do wydostania się stąd. No i super. No i teraz... Oj. Tam pchamy. Szorlaj, kryj się! Gdzie nasi chłopcy? Hej! Mam ich tutaj! Będzie zabawa! Oj! I oni strzelają jeszcze stąd! Nic, musimy wziąć troszeczkę amunicji. No, no. Dobra robota. Mogło się źle skończyć. Tak. Wiejmy stąd, zanim ktoś tu po nich przyjdzie. Tu jeszcze jeden jest. Dobra. Mamy dwie bronie, fajnie. Jeszcze weźmy tego dynamitu sobie. Niestety więcej wziąć nie możemy. Okej. W takim razie pchamy tutaj nasz ten wózek. On trochę zjeżdża. Ale dobra. Dobra. I teraz musimy z tej strony pchać. No zatarasował mi. No nie. Sam odejdź. Ja pracuję, a ten mi kurczę przeszkadza, no. Dobra, będzie. No, no chodź, idziemy. Udało się. O,
Aha, czyli wziąć tutaj więcej nic nie możemy. Mamy pełne. No i cóż, lecimy dalej. Jeszcze patrzę, czy tutaj coś nie możemy. Patrzcie, tutaj możemy jeszcze coś zrobić. Dobra, co wejść. Moment, moment. Mam koncepcję. Tutaj rzucimy tym dynamitem. Nieźle. Ale czy jeszcze możemy wziąć więcej? Chyba nie, bo tam 4 było. Dobra. Zobaczmy, co tu się kryje. O, jest coś. Zbadaj. Rzeźbiona butelka z orzecha, patrzcie. O. Ciekawe, do czego taka butelka może służyć. Może tam gin jest? Jak myślicie? Napiszcie w komentarzu, do czego byście taką butelkę wykorzystali. Ciekaw jestem. Dobra, wracamy. Nie ma co się opierdzielać. Teraz tak. Mam! Ej, ostrożnie! O, cholera! Coś tu się sypie. Myślisz, że dasz radę? O czym ty mówisz? Ja cię tego nauczyłem. To pokaż, co potrafisz. O. Sam, tam jest jakaś drabina. Okej, czekaj, podejdę. Podsadź mnie. Ha!
Podciągnę cię. Niby jak. Dawaj. No. No, udało się. Prościzna, tak? Dobra, jest. Budynek klasztoru. Trzy małe podskoki stąd. Ej, bo zapeszysz. No to idziemy. I zjeżdżamy! Parzy! Świetna zabawa. Ja tak mogę cały dzień. A za chwilę on płaci nam podwójnie za to, żeby ich stąpnąć. Idziesz tam, gdzie prowadzi kasa. To okrutne. Patrzcie. Idę się odlać, a ty naucz czegoś naszego kadecika. Co było dalej? Tłumił bunt? Z naszą pomocą go unikał. Ale kiedy skończyła się kasa, nie mieliśmy powodu, żeby tam zostać. A generał? Nie przetrwał nawet jednej nocy. Ha, nie wiem, co tu mam zrobić za bardzo. Cytując na Dean, biznes to biznes. Byle coś się działo. Przydałby się jakiś zamach. Też na to czekam. Ładnie. Weź lewą stronę, ja wezmę prawą. Okej. Musicie się bardziej postarać. Zobaczmy, czy to się nie zmieni. Aha, w ten sposób. Ale jeszcze póki co oblukajmy sobie, co tutaj jest. Dynamit. O, tutaj coś widzę ciekawego dla mnie. Że tu 16 tych, 16 nabojów. A tu mamy 120. Więc chyba zostaniemy przy 120, coś mi się zdaje. O! Sorry. Rozpierdzieliłem jakąś skrzynkę. No mówi się trudno. Skończyliście już? Cmentarz gotowy na wizytę Gogusia. Oj. Zamierzają przestać, nie? Szefowa domaga się wyników. Jak najszybciej. Udało im się coś znaleźć? Podobno coś odkryli. Ale nie znam szczegółów. U góry stoją, patrzcie. Gdzie tym zbiornikiem możemy rzucić? No to rzućmy gdzieś tam. O, chyba nie o to chodziło? Gdzie on jest? Był i się zmył.
sprawdzić Mam go! Korek pan! Tam jeszcze ktoś jest? Czy to wszyscy? Czy jeszcze nie? Muzyka jest dalej taka sama, więc podejrzewam, że jeszcze gdzieś tutaj ktoś się kryje. Ja bym chciał się dostać tu na górę. Dobra. Zobaczmy, co tu jest. Zła jatka. Ktoś na pewno to usłyszał. Musimy się ruszyć. No nie, 6 to słabo. Ja po prostu patrzę, gdzie jest najwięcej amunicji. Tędy. Nie no, wyżej chcieliśmy tutaj i gdzie? No skoczmy. Dobra. No i co? I teraz tutaj, tak? Dobra. No i hop w górę. No jesteśmy. Tam, za tymi murami. Jak mi się tam dostaniemy? O, nie przeskoczymy nad wąwozem. Tyle to i ja wiem. Musimy znaleźć inną drogę. Zjeżdżamy. Skąd wylezie ten bogaty gość? Oj nie. Mało co mi ręki nie rozsadziło, a ten dupek jeszcze mnie... Super. Mogłem go zastrzelić. Walczy z całym naszym zespołem. No poczekajmy, co mi powiedzą jeszcze. Zrobić na D. Wykonywałem jej rozkaz. Tak czy inaczej, co by zrobiła? Wyprułaby mi flaki. A właśnie. Odetchnij i otrząśnij się z tego. Ten świr myśli, że może mi rozkazywać. Dobra. Fajnie. Co do... Tutaj są! Jednego mniej! Czy jeszcze ktoś? Dobra, chodźmy dalej. Spójrz tylko na ten widok. Yeah. No widok zaiste przepiękny. Sam! Tędy! Nieźle. Czyli teraz tutaj. Ah!
No jakoś tak. Wracaj tu. No jestem. No i co? Złap oddech. Długa droga przed nami. Nie wygląda zbyt bezpiecznie. No nic, próbujemy. Ach, cholera, nie ma wyjścia. Wow, 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 wow! No dobra. Jak on mógł, to ja też. No i udało się. Lepsze niż skok na bungee. Skakałeś kiedyś na bungee? Nie, ale to na bank jest lepsze. Co robiłeś przez te wszystkie lata? Skakałeś po ruinach? Tak jakby strzelali do mnie. Wysadzali, uderzali, kopali. Dobra, czaję. Dźgali, truli. O, patrzcie, tutaj coś jest. Zbadajmy. Podróżny kałamarz z pieczęcią. Fajne. Pieczęć z tej strony. No okej. No nic, lecimy tędy. Dobra, jesteśmy na górze. Zupełnie. Wejdźmy wyżej, żeby przeciąć wąwóz. Dobra, wystarczy tego ślizgania. W tyłku mam mnóstwo żwiru. Widzę bramę klasztoru.
Dobra. No jesteśmy na górze. Jesteś gotowy? No, próbujemy. Rozbujajmy się. No i w górę. Hej, pomóż mi. No. Musimy poczekać, jest. Dobra, mam, dawaj. Okej, chodź. No i jesteśmy. Owszem. Jezu, co za miejsce. Witamy na cmentarzu świętego Dyzmy, rzekomym miejscu spoczynku Henry'ego Avery'ego. Znajdźmy ten grób. Hej, Nathan, spójrz! Na tym są dwa kordelasy. Jak na zwoju z krzyża. Tak. Ale daty się nie zgadzają. Pierwszy odrzucony. Zostało całe mnóstwo. Okej. Okay. Skrzyżowane kordelasy, czaszka i kości. I daty 1659-1699. Musimy znaleźć nagrobek, który ma wszystkie trzy. No nic, pora iść zbezcześcić kilka grobów. Dobra. Nie, nie tego grobu szukamy. Tu nie ma czaszki i nie ma kości. Czyli to nie możemy? A niech to. No cóż, idziemy dalej. Tu jakaś skrzynia. O. Nie ma mieczy. Nie, to nie to. Tutaj? O, miecze pasują. Zobaczmy. Nie. Złe daty. To nie to. O, data się zgadza, ale miecze są odwrócone. Nie ten. Nie, nie ma skrzyżowanych mieczy. Nie nasz gość. No niestety. Tu jest. Nie, zła data, miecze nie pasują do zwoju. Aha. Tutaj to też nic nie ma.
No to tam jest kolejne są. No i miecze się zgadzają. Tak jak i rok. Sam, chodź! Znalazłeś? Patrz, Benjamin Bridgman. To pseudo Everiego. Ale ta czaszka jest jakaś, no nie wiem, jakby tutaj nie pasowała. Dziwne, symbol Everiego wygląda inaczej. No właśnie, czaszka powinna być skierowana w bok. Co to? O mój Boże. Gotowy? No i to od dawna. No to lecimy. Popatrz. Co my tu mamy? To krypta. Krypta? Ukryta za tajnymi drzwiami? A, zakładam, że drzwi dodano później. Żeby ukryć skarb. No, miejmy nadzieję. Oj, coś tam było chyba? Tak, mamy coś, jakąś notatkę. No, zobaczmy. Napisał to jeden z mnichów. Cud, nareszcie i to w święto naszego dobrego świętego Dyzmy. Pewnego dnia, kilka tygodni po tym, jak dowiedzieliśmy się, że korona chce zamknąć naszą katedrę i przejąć ziemię, wstąpił do nas nieznajomy i rozpoczął nowicjat pod moim okiem. Zakończyłem nasze poranne modły. Zdumiewał swoją aparycją z oczami w kolorze krzemienia i grubą, rozczochraną brodą. Odziany był w mundur kapitana statku, miał za sobą wspaniały miecz i dużą skórzaną torbę. Zaprosiliśmy go do siebie, na co on ochoczo przystał. Podczas posiłku nieznajomy opowiedział nam smutną historię morskiej bitwy, po czym wyznał, że chce pochować poległych towarzyszy na uświęconej ziemi, dodając, że odczuwa silną więź z naszym patronem, świętym Dyzmą. My również podzieliliśmy się z nim swoimi bolączkami. Opowiedzieliśmy o niszczącej zabudowie, braku dofinansowania od korony i opuszczonej katedrze, której dotąd doglądają ledwie dwie osoby. Pokiwał wymownie głową, po czym sięgnął do torby i wyjął z niej taką ilość złotych monet, jakiej nie widziałem w swoim życiu. Nieznajomy zaoferował nam złoto w zamian za naszą ziemię i wszystkie stojące w niej budowle. Choć moja wiara stanęła w tym momencie w konflikcie z pragnieniami, to czułem, że w ostatecznym rozrachunku odrzucenie jego oferty byłoby błędem. Dysponując tak dużą ilością złota, mogliśmy zdziałać o wiele więcej gdzieś w świecie niż na tym zapomnianym wybrzeżu. Jeśli zaś chodzi o nieznajomego, to mam nadzieję, że ziemie te spełnią jego oczekiwania, jakiekolwiek one są. Możemy odwrócić jeszcze, o właśnie. Aha, czyli tutaj już nie mamy czytania. Czyli to już było całość. No dobra. Okej. Sporo grobowców tutaj, tych takich miejsc jest, widzę, wolnych. No i co, i koniec, wyjście? Czy niekoniecznie, chyba niekoniecznie, patrzcie. Ho, ho, ho. Wszyscy tu są. O. Jakieś takie dziwne, co to jest? O, tutaj coś jest. Zobaczmy. Jezus. Dyzma po lewej. Skruszony złodziej. Destas po prawej. Złodziej zuchwały. Avery chyba bardzo lubił świętego Dyzmę, he?
W końcu uważał się za dobrego złodzieja. Okradał i zabijał tylko tych, wiesz, niebrytyjskich bezbożników. Tyle wystarczyło, żeby cię wtedy mieli za dobrego obywatela. Iście na poziomie. To jakaś lampa. Aladyna. Ej, kopciuchu! Pożycz zapalniczkę. Lampa Aladyna. Wiesz, zabolało mnie to. Poleć to cię będą płuca. Dobrze, tato. O kurde, patrzcie. A to ci dopiero. Aha. To światło świeci po drugiej stronie muru. O. Spójrz, widzę coś przy podstawie posągów. No i pięknie. Wygląda dobrze. No i ostatnie nam zostało. Nathan, udało ci się. No tak. Zobaczmy, co to dało. Wygląda jak gwiazdozbiór. Tak, to waga. Symbol sprawiedliwości. O, ciekawy wybór dla bandy piratów. Zobaczmy. Podobno księżyc był w wadze, gdy zakładano Rzym, a słońce minęło wagę w dniu jesiennej równonoc. To dlatego zaczęto kojarzyć ten znak z równowagą, a później ze sprawiedliwością. Ale dlaczego Avery wybrał ten znak? No tak, tutaj te krzyże, które żeśmy widzieli. No dobra. Cóż, lecimy w takim razie. No dobra, otwieramy. Spróbujmy. Sezamie, otwórz się. O proszę. To nie ta bajka. Ładny widok, ale nie ma skarbu. Nie, ale spójrz, widzisz te krzyże? Tak. Ej, tam jest jaskinia? Pod spodem? Tak. Avery chyba chce nam pokazać drogę. Jest pewien problem. Jak tam pójdziemy, to wrócimy prosto w stronę katedry. I z powrotem do Rafe'a. Cholera. Nie każmy mu czekać. Tu coś możemy zrobić? Nie. Tędy przejść też się nie da. No cóż. Chyba musimy zawrócić. Już więcej nic nie zrobimy. Bramę. Dobrze, bo tamtędy idziemy. Okej, idź za mną. Zwiadowcy z góry się odzywali? Nie.
Myślisz, że mamy gości? Chciałbym. Sztorm zakłóca łączność radiową. Nasz sprzęt na nic się nie zda. Jak zaraz się nie odezwą, sam się do nich wybiorę. Oj. Zaraz. Hej! Tutaj! Są tutaj! Idą na nas! No niestety. Dobra. Aha, chyba już. No proszę, mogło pójść lepiej. Wciąż oddychamy, więc nie było źle. Spróbujmy otworzyć bramę. No, no właśnie. Czy tu coś możemy znaleźć? Jest to pytanie ze 100 punktów. Wydaje mi się, że nie. Chociaż... Nie wiem. No nic, spróbujemy. Okej, gotowy? Tak. No, nie od... Mark, dawaj! No i jesteśmy. Cholera, ale ciężkie. Co nie? Jak ci idzie? Świetnie. Miałem nadzieję, że znajdziemy tu skarb, ale to nigdy nie jest takie proste. Znam to z doświadczenia. I było tam to fajne coś z konstelacją. No, fajne to było. Jakby coś walnęło w ten mur? Albo drzewo po prostu, które rosło, rozwaliło go. Bo to i też jest możliwe tutaj. No nic, no chodźmy dalej. Z górki na pazurki, tak? Nie ma. Z tym wysokim krzyżem. Tam ciągnie nas Avery. A, Avery dostaje to, czego chce. I tu są pułapki. Góra zabójcza pułapka, środek zabójcza pułapka i dół zabójcza pułapka. Ho, ho, ho. Czyli jakaś wskazówka jest, jak gdyby. Hej, Sully. Jesteśmy na szlaku, ale skarb jest bliżej katedry niż nam się wydawało. O rany. Co mogę dla was zrobić? A, nie gaś silników. Niedługo wrócimy. Dobra. Dawaj znać. Jasne. Tędy się drapiemy? Wdrapiemy się.
O. Patrol przed nami. Słyszę ich. Robi się nerwowo. Powinieneś się cieszyć tą chwilą wolnego. Nikt nie chce powtórki z Port Moresby. Może nic nie mów, skoro tam nie byłeś, co? Dziś na wszystko w mediach mówią masakra. Nam tego nie potrzeba. Nie pozwólmy konkurencji odebrać nam pracy. Wiesz co? Nieważne. To czemu zacząłeś? Mówię, że nieważne. Jak sobie chcesz. Gdzie on jest? Tu jest. Idzie w tą stronę. Ej, patrz! Dobra. Oj, nisko tutaj. Co my tu mamy? Pistolet skołkowy, patrzcie. Dawna broń. Możemy go wziąć. W pirackim stylu. Ale nie, no nie będziemy zamieniać. O! Co to jest? Składany nóż. Tak wygląda. No okej. Lampa. No dobra. Nie ma jak przed nimi uciec. Tak. Im bliżej katedry, tym więcej ich tam będzie. O, drabina. Jazda. Chodź, mogę cię podsadzić. Dobra. Cholera. Jestem za wysoko. Zaczekaj chwilę. Czekam. Zobaczę, co jest przy tej drewnianej budowli. No dobra. Ej! Mam coś! No i... Wio, Chryste, jakie to ciężkie. Co tak właściwie robisz? Tworzę ci... O! Nogę na górę. Wytrzyma nawet twój ciężar. A, dziękuję. No to w górę. Oj. Myślisz, że mnisi to zbudowali? Nie wierzę. To jakiś system wyciągów. Do podniesienia wielkiego skarbu? Nie, czegokolwiek. Jak mogłem to przegapić? Najwyraźniej mieliśmy razem to znaleźć. Ha, jak romantycznie. Jak to odczepić teraz? No nie... A samo się odczepia. Trzeba fikołka fiknąć. Tam jest dalej, patrzcie. Dalsza część, tylko jak tam się dostać?
Hej, możemy się wspiąć! Idę! Zimno mi! Podobno tęskniłeś za zimnym! Teraz tęsknię za ciepłem! No i jak dalej? Tędy! A, widzę. Ładnie. Dziękuję. Okej, może nie był to najlepszy pomysł? Jasna cholera. Ej! Uważaj, wychodząc z za rogu! Nadchodzę! Niesamowite! Zachowaj siły na później, tak? To nie koniec. Dobra, prowadź! Oby wytrzymało. To by to był dobry pomysł. Zepsuł! Powiem ci, że ty to wszystko potrafisz zepsuć. Nawet Cliff. Zawsze do usług. Chryste, panie! Wszystko okej? Okay? Tak! Wracając do tematu. Tak, tak, tak. Dobra, czekaj. Zobaczę, czy jest jeszcze... O, cholera! Sam! Masakra. Chyba kwestia genów, co? Być może. Tędy się do ciebie nie dostanę. O, dobra. Rąk nie czuję. Chyba krew mi się rozrzedziła po tylu latach w Panamie. Nie przejmuj się. Najwyżej stracisz kilka palców. Poczekaj. Podciągnę cię. No i widzisz. No jesteśmy. Co ty byś bez mnie zrobił? Pewnie w domu. Z kubkiem kakao. Ile ty masz lat? O, nie mów, że nie napiłbyś się gorącego kakao. To znaczy, tak. Właśnie. No dobrze, słuchajcie. W tym momencie kończymy ten nasz dzisiejszy odcinek. Trochę długi. Także zapraszam do kolejnych. Spójrz na to. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Zachęcam oczywiście do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!